Szanowni, dzień dobry. Chciałbym streścić dla Was temat linii sił pola elektrycznego, bo pojęcie pola elektrycznego jest bardzo ważne. Powiem też jeszcze raz zaraz dlaczego. No i choć wszyscy jesteście już w pełnym modzie egzaminacyjnego stresu, to może to się komuś z Was przyda. Idea, żeby wyobrazić sobie, narysować jakoś pole elektryczne, narodziła się wtedy, kiedy jeszcze nie wszyscy i niedoskonale umieli rozwiązywać równania, które opisują te pola. I my jesteśmy w podobnej sytuacji, bo aparat matematyczny potrzebny do tego, żeby te równania rozwiązywać, jest mocno jeszcze poza naszym zasięgiem. To jest gdzieś materiał studiów, czy na Politechnice, czy na Uniwersytecie, na wydziałach inżynierskich albo wydziałach nauk ścisłych. Stąd powstała idea, żeby wyobrazić sobie pole jako graficznie, jako taki obraz linii. Linii, które mają tę własność, że w każdym punkcie, no po pierwsze są zorientowane, to znaczy są na nich strzałki w jedną albo w drugą stronę. Sens tych strzałek zaraz opowiem. A po drugie mają tę własność, że no w każdym punkcie przestrzeni, jeżeli mamy narysowaną taką linię, no to pole elektryczne ma kierunek jakby tej linii. To najłatwiej pojąć w takiej sytuacji jak tutaj. No tutaj oczywiście ten kierunek pola elektrycznego jest taki radialny od tego ładunku dodatniego na w różne strony, no i w tym punkcie to pole elektryczne patrzy dokładnie w kierunku takim, w jakim patrzy linia sił. Dalej na następnym obrazku rozwiniemy sobie ten temat. Natomiast jeśli chodzi o zwrot tych linii, to znaczy o to, w którym kierunku patrzą strzałki, no to przyjęto taką zasadę, że ponieważ badamy to pole elektryczne, umieszczając w nim próbny ładunek, który ma znak plus i badamy ruch tego ładunku albo siłę, która na niego działa, no to oczywiście ładunek dodatni będzie od ładunku dodatniego odpychany. Dlatego linie sił skierowane są od ładunku dodatniego do ładunku ujemnego. No i tu jest bardzo ważna obserwacja. Linie sił pola elektrycznego mogą zaczynać się i kończyć. Zaczynają się na ładunkach dodatnich i kończą na ładunkach ujemnych, tak jak tutaj jest narysowane i tak jak przykładów tego będziecie mieli jeszcze na następnych rysunkach całkiem sporo. Dodatkowo to, co można narysować za pomocą linii sił, to jest to, jak silne jest to pole elektryczne. No i umówili się ludzie, że im silniejsze pole elektryczne, tym więcej będą tych linii sił rysować. Tak, można powiedzieć, że ich gęstość na kartce będzie większa. No i tutaj mamy pole elektryczne i linie sił pola od ładunku plus Q, plus 2Q i plus 3Q. No i tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem narysowanych takich linii sił, a tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, no więcej. A tutaj mamy jeszcze więcej tych linii sił, tutaj jest ładunek 3Q, a więc po pierwsze linie sił wskazują nam kierunek pola elektrycznego, czyli kierunek, w którym działająca na umieszczony tam ładunek dodatni w danym punkcie pola. No i jeszcze w dodatku liczba tych sił, gęstość, im gęściej są narysowane, tym to oznacza, że pole elektryczne jest silniejsze. No i tu mamy kolejny przykład na tym rysunku sytuacji, w której mamy obok siebie ładunek plus 2Q i ładunek minus Q. No i linie sił zaczynają się od tego ładunku plus 2Q i tam gdzieś biegną do nieskończoności. No będą biegły do nieskończoności, bo sumaryczny ładunek tych dwóch ładunków to jest plus Q, tak? 2Q minus Q to jest plus 1Q.
Więc z daleka to będzie wyglądać tak jak ładunek, pole od ładunku punktowego, czy pole od ładunku plus Q. Natomiast w pobliżu tych ładunków, tak jak sobie na to spojrzymy, no to linie sił zaczynają się od ładunku dodatniego i kończą na ładunku ujemnym. No, tu mamy kolejny rysunek, inna sytuacja z innego źródła, więc innym kolorem zaznaczone są linie sił i innym kolorem zaznaczone są ładunki. Tutaj dwa ładunki plus Q plus dwa identyczne ładunki dodatnie, ale zanim jeszcze, a tutaj ładunek dodatni i ładunek ujemny, ale zanim jeszcze zajmiemy się analizą linii sił, to chcę tutaj pokazać Wam, jak wyglądają wektory pola elektrycznego, tak? Otóż ten wektor pola elektrycznego tutaj albo tutaj jest styczny do linii sił. Co to znaczy styczny? To znaczy styka się z linią sił, nie przecina jej, nie przechodzi jakoś tędy, tylko styka się z linią sił. No i w ten sposób, jeżeli mamy narysowane linie sił i wiemy, że te wektory mają się stykać, no to tu on będzie gdzieś w takim kierunku, tu będzie gdzieś tam w takim kierunku. No a dlaczego to tak wygląda? No dlatego tak wygląda, że mamy dwa ładunki dodatnie, jednakowe. Dokładnie w środku między nimi, jeśli umieścimy ładunek dodatni, to będzie działała na niego siła odpychająca od tego górnego ładunku w jednym kierunku od dolnego ładunku w przeciwnym. W związku z tym nie będzie na niego działać żadna siła i tutaj dokładnie w tej przestrzeni pomiędzy tymi ładunkami na osi symetrii to dokładnie w środku pole elektryczne jest równe 0. Wektor pola elektrycznego jest równy 0, no a generalnie tu pomiędzy tymi ładunkami jest słabszy. Natomiast tak to mniej więcej wygląda. Można rozwiązać równania, które opisują pole elektryczne. Te równania nazywają się równaniami Maxwella. No i pierwsze równanie Maxwella, pierwsze prawo Maxwella tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy je opisać słowami, no to moglibyśmy powiedzieć, że linie sił pola elektrycznego pochodzącego od ładunków elektrycznych mają początek i koniec. Zaczynają się na ładunkach dodatnich i kończą się na ładunkach ujemnych. Ważne, żebyście o tym pamiętali. Oczywiście możliwe są linie sił pola elektrycznego, które są zamkniętymi krzywymi, pętlami. Ale zasadnicza różnica i zasadniczy fakt, który tutaj warto zapamiętać, czy który się pojawi na następnej lekcji, jest taki, że jeżeli będziemy mówili o polu magnetycznym, no, pole magnetyczne jest grubsza, znowu własność przestrzeni polegająca na tym, że jeśli umieścić mały magnesik w danym punkcie przestrzeni, to on się w odpowiednim kierunku ustawi. Tak? Otóż można podobnie starać się zobaczyć linię sił pola magnetycznego. No i to akurat uda nam się zrobić doświadczenie, tak żeby takie linie sił zobaczyć. Tyle tylko, że linie sił pola magnetycznego okazuje się, drugie prawo Maxwella, drugie równanie Maxwella mówi, że są zawsze zamkniętymi pętlami. Nie ma ładunków magnetycznych. Linie sił nie zaczynają się i nie kończą pola magnetycznego. Zawsze muszą być krzywymi zamkniętymi. No i tu jeszcze ostatnia rzecz, to jest pole elektryczne od rozkładu ładunków. Mamy tutaj metalową kulę. No, ładunki dodatnie, naładowaną dodatnie, ładunki dodatnie rozpierzchły się po całej, po krawędzi, po powierzchni tej kuli od środka, dlatego że no, gdyby były, odpychają się od siebie, tak? Czyli starają się uciec od siebie jak najbardziej. No i rozłożyły się równo, ponieważ ze względu na symetrię, tak? Kula wygląda tak samo pod każdym kątem, więc nie ma powodu, żeby gdzieś w jednym miejscu tej kuli ładunek był, powierzchni tej kuli ładunek był większy niż w innych. No i to pole elektryczne przypomina jakby pole elektryczne na zewnątrz tej kuli, przypomina pole elektryczne od ładunku punktowego umieszczonego w środku, a w środku tej kuli pole elektryczne jest równe 0. A no dlaczego? No dlatego, że gdyby było różne od zera, to tam jest dostatecznie dużo nośników ładunku, elektronów w metalu, żeby one pod wpływem tego pola przesunęły się tak, żeby zneutralizować jego działanie. Więc rzeczywiście wewnątrz przewodnika pole elektryczne jest równe 0.
No a tutaj mamy przykład pola elektrycznego od naładowanego takiego pręta. No i to wygląda podobnie jak to, co widzieliśmy na własne oczy, kiedy analizowaliśmy, jak się zachowują te mylarowe cienkie paski przyklejone do naszej magicznej pałeczki, tak? Rzeczywiście one tutaj na tej powierzchni, w pobliżu tej górnej powierzchni, tak wskazywały do góry kierunek, a tutaj układały się dookoła prostopadle do bocznej powierzchni tego walca. No i na końcu jeszcze ostatni rodzaj pola, o którym też dobrze byłoby, żebyście słyszeli, a w każdym razie nie przestraszyli się, kiedy się pojawi kiedyś tam w liceum na lekcji elektrostatyki. To jest pole jednorodne. To jest pole, na którym linie sił pola elektrycznego są równoległe i narysowane są tak samo gęsto. No widzicie, zaczynają się od ładunków dodatnich, kończą na ładunkach ujemnych. Takie jednorodne pole odgrywa istotną rolę. Umiejętność tworzenia pola jednorodnego jest ważna w elektrotechnice. Oczywiście pole, które praktycznie potrafimy wytwarzać, nie jest dokładnie jednorodne, ale jest jednorodne w dobrym przybliżeniu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to pomoże Wam jakoś oswoić pojęcie linii sił pola elektrycznego i linii sił pola w ogóle, bo będziemy mówić także o liniach sił pola magnetycznego. Dziękuję bardzo.